Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie i przedstawiam Wam tych dwóch wariatów. Halo, halo. 14 i 18-letnie papugi, amazonki. Agresywne. Wczoraj palcami oskubały. Przez pierwsze teraz kilka dni, dwa tygodnie w sumie, chcę je tu zostawić w domu i potem one będą sobie w tej wolierze tam otwartej z innymi papugami siedziały. Na górze jest chłopak, na dole jest dziewczyna. Dziewczyna jest bardzo, bardzo agresywna. Bardzo agresywna i szczeka cały czas na mnie. Ale widać, że potrzebują kontaktu, że szukają kontaktu, bo wołają zawsze. Jak wyjdę z pokoju, to wołają, żeby przyjść. I no. Jeszcze muszę tylko teraz imiona znaleźć i będzie konkurs urodzinowy, papugowy. Halo? 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 Ada? Halo? Wydaje mi się też, że były trzymane po prostu w takim, wiecie, one były trzymane po prostu tylko w klatce, w zamkniętym pomieszczeniu z innymi papugami. One takiego nie mają, wejście, obejścia, takiego jak papugi normalne. A, Tasie, chce mnie tutaj już za łeb złapać. No. Będę Was na bieżąco informował o tym wszystkim, jak to wszystko wygląda. Pewno będziecie je słyszeli. Widzimy się jeszcze dzisiaj na dopingu. No, wczoraj mi się nie udało, bo szykowałem właśnie ten duży pokój na filmy. Cześć. Cześć. Hej. Hej. Idziesz mi łeb oberwać? Za włosy będzie mnie ciągnąć pewnie. A jak? No, złap za włosy. Złap za włosy. Złap za włosy. Biorą je też jedzenie z ręki. Ta panna w środku to nabierze i zrzuca. Halo? Dobra, kochani, kończymy. O! Kuku, kuku, kuku. Halo? 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 Pozdrawiam serdecznie, widzimy się na kolejnym odcinku. Powiedz pa, pa, pa.